Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie Państwa witam na spotkaniu informacyjnym poświęconemu budżetowi obywatelskiemu na rok 2018. Bardzo serdecznie Państwa witam, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Zdaję sobie sprawę z tego, że liczyliśmy też na większą frekwencję, ale być może czynnik pogodowy, chociaż teraz ładne słońce, czynnik świąt, przygotowań, może pora dnia, ale nie jest to ważne, poza tym nagrywa się nasze spotkanie, więc myślę, że informacja dotrze do mieszkańców, ponieważ mamy troszkę czasu na, no myślę, że to ciekawe przedsięwzięcie, jak jest budżet obywatelski. Proszę Państwa, ja przypomnę, że w zeszłym roku po raz pierwszy wprowadziliśmy taki ciekawy pomysł w życie, jak budżet obywatelski, czyli wydzieliliśmy z budżetu całej gminy kwotę 200 tysięcy złotych, tak aby mieszkańcy mogli w własnym zakresie podjąć decyzję, na co chcą przeznaczyć te pieniądze. Oczywiście były wszystkie tutaj obostrzenia, o tym powiem później, bo tutaj się niewiele zmieniło. I przypomnę, że w zeszłym roku zwyciężyły dwa zadania, jeszcze nie zrealizowane, ale no taka akurat jest ich natura, ponieważ to są zadania inwestycyjne, więc zima dopiero nam nastąpiła, będziemy je realizować w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Przypomnę Państwu, że zwyciężył projekt ważny, chociaż dosyć typowy, jak modernizacja ulicy Gurgacza, tutaj nieopodal, w stronę Kościoła Świętego Antoniego. Ale ze względu na to, od razu uprzedzam pytania, że podjęliśmy również taką inicjatywę, rozpoczęliśmy inwestycję pod nazwą modernizacja budynku Starego Ośrodka Zdrowia. No więc, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że zbudujemy drogę, po czym ciężki sprzęt będzie dowoził materiał budowlany do tego Starego Ośrodka Zdrowia i nam zniszczy tą pracę, więc przesunęliśmy realizację tego zadania na jesień tego roku. Także proszę mi nie cierpliwi, ci z Państwa, którzy oczekują na to zadanie, proszę o skargę o cierpliwość, ponieważ myślę, że w październiku tego roku to zadanie zostanie zrealizowane. I drugie zadanie, które zwyciężyło, czyli zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe w dzielnicy Gliwica Dolna, do tego zadania przystąpimy, do realizacji tego zadania przystąpimy w ciągu najbliższych też kilku miesięcy wiosną. Proszę Państwa, no i nauczeni pozytywnym, dobrym doświadczeniem z zeszłego roku, uznaliśmy, że skoro mieszkańcom się spodobało, że mogą sami decydować o tym, na co ich pieniądze są wydawane, no to stwierdziliśmy, że spróbujemy Państwa zaprosić jeszcze raz do współpracy podobnej. Zwiększyliśmy pulę środków, czyli na ten rok przeznaczonych jest 250 tysięcy. W zeszłym roku, przypominam, 200 tysięcy, teraz 250 tysięcy. I znowu będziecie Państwo mieli oczywiście możliwość podjęcia decyzji, na co te środki finansowe zostaną wydane. I teraz kilka informacji takich właśnie porządkowych, organizacyjnych, jaka jest procedura, jeżeli chodzi o przebieg decyzji obywateli, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tych środków finansowych. Proszę Państwa, za mną na tym dużym ekranie, mam nadzieję, że dobrze widać, wyświetla się prezentacja, ja mam ją tutaj przed sobą, więc pozwolę Państwu, że króciutko będę omawiał poszczególne slajdy, a później oczywiście, jeżeli Państwo będą sobie życzyli, odpowiem na każde pytania, są ze mną koleżanki i koledzy z urzędu. Jeżeli będziecie Państwo mieli jakieś wątpliwości, to oczywiście na pewno uda się na nie rozwiać. Proszę Państwa, czyli przypominam, że budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta Gliwice-Zdrój na 2018 rok. Celowo używam słowa miasta, ponieważ zadania, które będą Państwo proponować, nie dotyczą gmin. Dlaczego? Bardzo szanujemy oczywiście sołectwa, jest 8 w naszej gminie, ale ze względu na to, że oni mają swój fundusz sołecki, o którym sobie decydują, więc objęliśmy budżetem obywatelskim tylko miasta. A zatem o przeznaczeniu tych środków finansowych zadecydują mieszkańcy, mieszkanki, mieszkańcy w drodze albo zgłaszania propozycji jednorocznych zadań należących do kompetencji gminy lub wyboru zadań do realizacji poprzez głosowanie. Proszę Państwa, tu jest pewien harmonogram, on jest pewnie niewidoczny dla Państwa, więc po kolei będziemy teraz omawiać poszczególne elementy tego schematu. Czyli proszę Państwa, pula budżetu, podkreślam raz jeszcze, 250 tysięcy, a zatem zwiększona o 25% w stosunku do roku poprzedniego. Proszę Państwa, i można podzielić te projekty na projekty ogólnomiejskie, jak również projekty lokalne, czyli takie osiedlowe. Jedne i drugie są jak najbardziej dopuszczalne. Proszę Państwa, kto może zgłaszać takie pomysły? No, wprowadziliśmy pewien limit wieku, czyli 16 lat. To nie, oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy eliminowali młodzież i dzieci młodsze, ale oni mogą zgłaszać te projekty poprzez swoich albo opiekunów, rodziców, kolegów starszych.
ale ze względu na to, że w poprzednim roku spotkaliśmy się z pewnymi uwagami, za które zresztą bardzo dziękuję, które zmierzały do tego, że są też takie osoby, które, na których kryzys jest bardzo ważna, bardzo droga, chcą na niej pracować, chcą, żeby w niej coś ciekawego się działo, ale mieszkają w sensie zameldowania w innym mieście, ale tutaj mają powiedzmy inne możliwości, możliwości na mieszkania. Czyli generalnie uznaliśmy, że rozszerzymy możliwość uczestnictwa w tym całym przedsięwzięciu na osoby, które zadeklarują tutaj mieszkanie. Więc nie będziemy tutaj tak drobiazgowi jak w poprzednim roku. Proszę Państwa, i teraz jakie pomysły można zgłosić? Otóż projekty muszą mieścić się w zakresie zadań własnych gminy, które są określone w ustawie o samorządzie gminnym. Proszę Państwa, to jest wymóg jakby formalny. Gminie nie wolno wydawać środków finansowych na zadania nie swoje, a zatem te 20 zadań, które jest wymienione w ustawie o samorządzie gminnym, to ten zakres, ale zakres oczywiście bardzo szeroki. Proszę Państwa, w praktyce projekty najczęściej dotyczą sportu, rekreacji, edukacji, zdrowia, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, zieleni miejskiej i oczywiście innych, to są takie typowe. I proszę Państwa, co ważne, te projekty mogą mieć charakter inwestycyjny, czyli po wygraniu danego projektu będzie prowadzona inwestycja, tak jak będzie w tym roku, to o czym powiedziałem wcześniej na samym początku, za poprzedni rok, to są dwa projekty o charakterze inwestycyjnym. Na przykład budowa ścieżki rowerowej, czy placu zabaw, czy ewentualnie chodnik, czy latarnia. Natomiast mogą to oczywiście być projekty o charakterze miękkim, tak to się mówi, przenośni, czyli mogą to być zajęcia pozalekcyjne, jakieś festyny, koncerty, wydarzenia, które mają charakter nie trwały, tylko właśnie takiego jednorazowego wydarzenia, choć jakiegoś cyklu wydarzeń oczywiście, jeżeli to jest jako pomysł. Proszę Państwa, i teraz jakie są procedury, jeżeli chodzi o poparcie pomysłu? Otóż poparcie pomysłu musi być wykazane przez 15 co najmniej osób. Obniżyliśmy tą liczbę w stosunku do roku poprzedniego, bo było 30, jak Państwo pamiętają być może. Czyli 15 osób popiera pomysł w sensie pisemnym, formalnym, składając podpis pod właśnie tymże tą propozycją. Oczywiście wspominałem już o wieku 16 lat, czyli przypominam Państwu, że trzeba mieć ukończony lat 16. No i oczywiście ważne też jest to też jest, myślę, że ważna uwaga, że mogą Państwo popierać na tym etapie różne inne projekty. Czyli to nie jest tak, że jedna osoba może podpisać się tylko pod jednym projektem, bo może okazać się, że Państwu się podoba wiele innych. Nie ma tutaj absolutnie żadnych ograniczeń. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o formularz listy poparcia, oczywiście można go kupować w urzędzie, nie ma problemu, jeżeli Państwo preferują formę tradycyjną, ale jeżeli byście Państwo życzyli sobie uproszczenia pewnego i korzystacie Państwo z internetu, a większość z Państwa pewnie to robi na co dzień, to oczywiście uruchomiliśmy taką specjalną stronę internetową, która nazywa się krica.budżet.obywatelski.org i tam oczywiście formularz listy poparcia można pozyskać. No i proszę Państwa, cennik miejski również, który potrzebny jest do opracowania budżetu, jest również na tej samej stronie, wspomnianej przeze mnie przed chwilą. Gdybyście Państwo mieli jakieś wątpliwości, do Państwa dyspozycji są oczywiście mieszkańcy, przepraszam, też mieszkańcy, pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy w godzinach urzędowania oczywiście chętnie Państwu udzielą wszelkich informacji, zarówno w sferze technicznej, w jaki sposób się odbywa procedura wyboru projektu, jak również jeżeli chodzi o kwestie inwestycyjne, bo mam świadomość, że nie wszyscy z Państwa jesteście ekspertami w dziedzinie planowania inwestycji. Proszę Państwa, i teraz kalendarz. Tak naprawdę czas składania projektów już się zaczął od 3 kwietnia, czyli tak naprawdę od 2 dni. Będzie trwało aż do 12 maja, także mamy ponad miesiąc jeszcze na to. No i proszę Państwa, znowu, na tej stronie internetowej krisa.budżet.obywatelski.org macie Państwo wszelkiego rodzaju informacje. Możecie Państwo tam wypełnić formularz i oczywiście możecie Państwo opracować więcej niż jeden projekt, jeżeli macie tylko Państwo taką ochotę. Raz jeszcze podkreślam, jeżeli ktoś woli formę tradycyjną, proszę bardzo, zapraszamy do urzędu. Proszę Państwa, załącznikiem do takiego projektu, czy do takiego wypełnionego formularza z projektem, jest oczywiście lista poparcia, wspomniane przeze mnie wcześniej podpisy 15 osób. No i proszę Państwa, gdyby się okazało, bo to jest bardzo ważne, że jeżeli na przykład dany projekt, dany pomysł dotyczy przedsięwzięcia, które nie jest akurat na powiedzmy terenie należącym na przykład do gminy, to oczywiście potrzebne jest dołączenie zgody właściciela terenu czy obiektu,
gdzie Państwo byście planowali realizację tych pomysłów. Taka jest zasada, nie mamy możliwości realizowania jakichkolwiek zadań na cudzej własności, chyba że właściciel wyrazi zgodę. Proszę Państwa, teraz jakie warunki muszą być spełnione, aby ten projekt został uznany za prawidłowy? Po pierwsze, musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku. Obowiązuje nas rok budżetowy, czyli rok w momencie 2018, czyli ten przyszły rok. Musi być zorganizowany na terenie będącym własnością miasta. Musi mieścić się w zadaniach własnych gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. To już jest powtórzenie tego, co wcześniej mówiłem. No i proszę Państwa, projekt musi spełniać następujące warunki. Otóż nie może być projektem częściowym, który wymagałby kontynuacji kolejnych danych. A zatem nie będą realizowane projekty zakładające wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej, czy tylko jednej z wielu części zadania, bo wiadomo, że wtedy nie kontynuacja musiała być kolejnych danych. To jest wykluczone. Całkowity koszt realizacji projektu musi mieścić się w puli przeznaczonej na projekty o charakterze ogólnomiejskim lub lokalnym, na przykład osiedlowym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pewną weryfikację czy konsultację tych pomysłów, oczywiście mogą Państwo konsultować swoje pomysły w punkcie konsultacyjnym, to jest w budynku Urzędu Miejskiego, na samym dole, tam od strony parkingu, w Wydziale Strategii i Rozwoju Lokalnego, w pokoju numer 2. Pani Magda tutaj jest obecna, jest odpowiedzialna za to zadanie i udzieli Państwu wszelkiego rodzaju informacji, a zatem te konsultacje odbywać się będą tam. Godziny są podane między 8 a 15. Ewentualnie mogą Państwo telefonicznie czy mailowo, podane są tutaj namiary, czyli jeżeli chodzi o telefon, to jest 18 472 5504, e-mail klica@onet.pl, dosyć łatwy adres internetowy. Proszę Państwa, oczywiście jeżeli mieszkańcy, jak oczywiście musicie Państwo spotkać w celu dyskusji nad pomysłami, mogą oczywiście Państwo zaplanować takie spotkanie w budzie konsultacyjnym w tym urzędzie. Prosimy jednak o to, aby wcześniej pracownikiem urzędu ustalić to, żeby po prostu miał dla Państwa możliwość, czas i możliwość uczestniczenia w tym. Proszę Państwa, i teraz kryteria, jeżeli chodzi o weryfikację projektu. Po pierwsze, ogólnodostępność dla wszystkich mieszkańców, to bardzo ważne, czyli ten aspekt społeczny. Po drugie, możliwość realizacji w ciągu jednego roku, o tym już mówiłem, czyli z punktu widzenia technicznego, organizacyjnego, logistycznego, przestrzennego, to musi być ten okres jednego roku. Musi to być zgodne z zadaniami własnymi gminy, powtarzam to po raz kolejny, oraz oczywiście musi to być też zgodne z dokumentami strategicznymi gminy, plany, strategie, programy. Czyli te, które są obowiązujące w gminie, które zatwierdza Rada Miejska. Kolejny punkt to wartość realizowanego zadania, czyli wartość kosztu nie może być większa od puli przeznaczonej na budżet obywatelski w kategoriach zadań, to znaczy lokalnych i ogólnogminnych, i zadanie nie może generować kosztów równie wysokich do wartości zgłoszonego zadania. Jeżeli zadanie realizowane będzie na terenie nienależącym do gminy, konieczna zgoda właśnie na terenu obiektu, o tym dzisiaj wcześniej już wspomniałem. Proszę Państwa, jeżeli nie wszyscy Państwo o tym wiedzą, to inicjatywa oczywiście ma swoje umocowanie w takim, powiedziałbym, ciele powołanym do życia społecznym. Czyli udało mi się powołać do życia zespół do spraw budżetu obywatelskiego, który to zespół jest ciałem kolegialnym, złożony z kilku osób, które to osoby będą weryfikowały projekty właśnie, które zostaną zgłoszone. Dobra, to proszę bardzo. Proszę Państwa, możemy od razu włączyć, żebyście Państwo zobaczyli, kto to jest. Nie wiem, czy widać Państwa. Czyli pan Bogdan Bebenek to jest przedstawiciel Rady Miejskiej, radny tutaj z naszej dzielnicy. Pani Agata Jarosz, która reprezentuje, przepraszam, Stowarzyszenie Osiągów Ulicy. Witam również serdecznie. Dzisiaj pan Tomasz Mitica, dyrektor działu inwestycji, architektury i nieruchomości. Pan Paweł Marcin, przewodniczący zarządu osiedla Klinica Dolna. Pani Anna Michalik, dyrektor działu strategii rozwoju lokalnego. Pan Piotr Podol, przewodniczący zarządu osiedla Ziutana. Pani Małgorzata Popek, przewodnicząca Rady Miejskiej. Pan Władysław Sady, Stowarzyszenie Osiągów Ulicy. Pani Katarzyna Sekund, Stowarzyszenie Infinitas, 9 osób. To te osoby, proszę Państwa, będą decydować właśnie zgłoszone przez Państwa projekty. Proszę Państwa, i teraz tak. Zdarzyć się może, że wniosek złożony będzie niekompletny. Gdybyś albo będzie zawierał jakiś błęd, to się oczywiście zdarza, proszę, jest obylny, wtedy otrzymują Państwo jeszcze 7 dni na uzupełnienie braków. Natomiast no niestety, jeżeli się okaże, że pomysłodawca czy projektodawca, jeżeli w ciągu 10 dni uzupełni tych braków, czyli poprawi tego błędu, to niestety ten projekt nie będzie brany pod uwagę w dalszym etapie.
lista projektów, na które będzie można zagłosować. Pełna oczywiście lista projektów zaklasyfikowanych do etapu głosowania zostanie publikowana na stronie internetowej wspomnianej przeze mnie. No i proszę Państwa, oczywiście jeżeli chodzi o akcję później najbardziej ciekawą, czyli promowanie własnych projektów, mogą Państwo własne pomysły tutaj wykorzystywać, jeżeli chodzi o sposób komunikacji, sposób prezentacji, tak aby uzyskać jak największą liczbę akceptacji, jeżeli chodzi o głosy, które akceptują dany projekt. Także tu jest dla Państwa pole do popisu, pewna inwencja, a zatem każdy projekt może prowadzić własną akcję informacyjną czy promocyjną. To już zależy od inwencji pomysłodawców. I teraz przechodzimy do tego etapu, który jest, myślę, że równie ciekawy. Głosowanie. W zeszłym roku, pamiętają Państwo, było to bardzo interesujące doświadczenie również, ponieważ około liczby mieszkańców Gliwicy, mówię o mieście, jakieś 11 tysiąca, prawie 2,5 tysiąca zostało oddanych. Czyli znacząca liczba, prawie 20, ponad 20% mieszkańców uczestniczyło w tym głosowaniu. Uważam to za naprawdę bardzo dobry wynik. Gdybyśmy porównywali z innymi miastami, trzeba powiedzieć, że wynik jest absolutnie imponujący. Natomiast to głosowanie w tym roku przewidzieliśmy na okres od 29 maja do 23 czerwca i znowu głosować mogą mieszkańcy, którzy ukończyli co najmniej 16 lat, minimum 16 lat, mieszkańcy Gliwicy Zdroju lub osoba, która zadeklaruje, że mieszka w Gliwicy. Proszę Państwa, głosować można w formie tradycyjnej, tak jak to bywało w zeszłym roku, czyli w formie papierowej, ale szczerze mówiąc zachęcam Państwa, to już jest Państwa decyzja, do głosowania w formie elektronicznej, to jest naprawdę wygodne. Myślę, że dostęp do internetu jest dosyć powszechny, więc byłoby pewnie łatwiej. Więc oczywiście oprócz tego, że forma internetowa, oprócz tego, że forma tradycyjna, oprócz tego, że mogą Państwo w dowolny sposób wybierać sobie sposób głosowania, to tutaj chciałem Państwu przybliżyć jeszcze taką informację na temat punktów, gdzie Państwo mogą te oddawać głosy, a zatem mamy wydawać takich 6 punktów. Urząd Miejski oczywiście przede wszystkiego 7, Centrum Informacji Turystycznej czy Zdrojowej, czyli naprzeciwko poczty, Biblioteka Publiczna pod dolną stacją kolejki na Górę Parkową, również filia Biblioteki Publicznej na ulicy Źródlanej, Kino Cyfrowe Jaworzyna, czyli w budynku siedliska na ulicy Piłsudskiego i proszę Państwa, gminne przedszkole na ulicy Remonta. To są punkty, gdzie mogą Państwo w godzinach określonych również oddawać głosy. To są, proszę Państwa, punkty, które są do Państwa dyspozycji w określonych godzinach, które wcześniej Państwu pokazałem na tablicy. Proszę Państwa, co jeszcze jest ważne, to jest istotna zmiana. Otóż każdy z Państwa może głosować na 2 projekty. Maksymalnie. Można na 1, można na 2. W zeszłym roku ograniczyliśmy głosowanie tylko do 1 projektu, czyli każdy mieszkaniec Gliwicy miał prawo zagłosować wyłącznie na 1 projekt. Uznaliśmy, że można to rozszerzyć, że nie zdezorganizuje to absolutnie całego procesu wyłaniania najlepszych projektów, a przecież nie jest niczym chyba nagannym, że Państwu się może podobać więcej projektów. Także mamy w tym roku takie możliwości, można podać głos na 2 projekty, oczywiście można też na 1. Proszę Państwa, zdarzyć się mogą głosy nieważne, zawsze jakaś pula głosów nieważnych jest. Otóż karty głosowania wypełnione są nieczytelnie i zawierające wymaganych danych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Niestety powoduje to ten fakt, że głos jest nieważny. Karta do głosowania zawiera nieprawdziwe dane. To również oczywiście powoduje nieważność tego głosu. Karta do głosowania wypełniona jest przez osobę nieuprawnioną do głosowania. To też powoduje nieważność głosów. No i wypełnienie kilku kart do głosowania przez tę samą osobę powoduje unieważnienie wszystkich kart złożonych. Czyli to jest zastrzeżenie, które proszę łaskawie zapamiętać. Proszę Państwa, również może okazać się, że ktoś będzie chciał być sprytny i zagłosować jednocześnie przez internet w sposób tradycyjny, no to w tym momencie oczywiście, proszę Państwa, ten głos również jest nieważny. Proszę Państwa, ogłoszenie wyników po całej procedurze planujemy na 1 lipca, oczywiście roku 2017. Do realizacji wybrane zostaną te zadania, które uzyskały najmniejszą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków finansowych, które są przeznaczone na budżet obywatelski. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez 2 lub więcej projektów zadań, bo to jest też możliwe, o kolejności na liście rankingowej do realizacji zadań decyduje publiczne losowanie projektów, czyli podczas spotkania publicznego będziemy musieli wylosować, który projekt zwyciężył. W przypadku, w którym pozostała
pula środków finansowych jest niższa niż wartość kolejnego projektu, czy kolejnych projektów zadania z listy rankingowej, do realizacji rekomenduje się tylko ten projekt czy projekty, jednak tylko wtedy, jeżeli pozostała kwota środków pokrywa minimum 70-80% wartości tego zadania czy tego projektu i umożliwia jego bądź ich realizację w węższym zakresie przy zachowaniu ich celowości. Proszę Państwa, jeszcze jedna uwaga, od wyniku głosowania nie przysługuje odwołanie, wszystko jest transparentne, wszystko jest jasne, więc nie przewidzieliśmy możliwości odwołania, tym bardziej, że to by tylko wydłużyło procedurę. Proszę Państwa, tyle z mojej strony. Być może, że Pani Magda jeszcze chciałaby coś uzupełnić, to oddaję mikrofon. Jeżeli będziecie Państwo mieli jakieś pytania, to oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję za uwagę.